Cześć koledzy, znaczy cześć koledzy, wiecie gdzie mogę znaleźć nowe morfy? No, chyba nie są zbytnio rozmowni. Z takiego powodu użyję mojego TV-mana, żeby ich sobie stąd wywalić gdzieś w kosmos. Idźcie sobie stąd, po prostu. A jeśli wy nie chcecie tak wylecieć, to w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Dobra, oni sobie teraz zniknęli, a my zaczniemy odbierania naszego pierwszego morfa, który znajduje się dokładnie w tym miejscu. I to są oni, tylko że w takiej pomniejszonej wersji. Poza tym mamy do zdobycia jeszcze 14 nowych morfów, więc jest dlatego całkiem dużo. Witam was również. I przejdziemy sobie teraz do tej strefy, czyli na złomowisko toalet. I widzę tutaj kamerę, co jest dosyć dziwne, bo czemu na złomowisku toalet jest kamera? Możemy sobie oczywiście podnieść i teraz mamy... Ej, co to w ogóle jest? Ja muszę to sprawdzić. Ten morf jest chyba popsuty, bo klikam i nic kompletnie się nie dzieje. Nie wiem w ogóle co to było, jeśli wy wiecie, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, a ja od razu przed sobą widzę kolejną postać. W sumie to morfa, złoty kibelek. Uuu, ten ma działka, jestem bardzo ciekawy, czy możemy z tego strzelać. Ale nowy to jest taki duży dosyć, takiego to w sumie jeszcze nie widziałem, ale wygląda bardzo ciekawie. No i skoro już tutaj jest, to przydałoby się wejść na ten ogromny wieżowiec, tylko najpierw musimy sobie tutaj w ogóle wskoczyć. Wchodzimy tutaj cyk do środka i jeśli przejdziemy sobie tutaj na sam koniec, raczej z prawej strony, co pamiętam, to... Ej, tu powinien być gdzieś morf. Jest tutaj, dobra, na ściance, właśnie. Przez chwilę nie wiedziałem, tak zapomniałem, ale mamy tutaj teraz kolejne Lego do zdobycia, bo tego Lego ogólnie w ostatnim czasie dosyć dużo zostało dodane. Tam żadnych morfów nie pamiętam, że były. Wiem, że na pewno jest jeden gdzieś tutaj pod mostem, tylko gdzie on się nam teraz schował? Chyba gdzieś tutaj... Ej, nie widzę go nigdzie, to jest dosyć dziwne, tu jest, no właśnie, tak myślałem, że gdzieś się tutaj chowa. I zdobyliśmy sobie Siren Head'a z klocków Lego, naprawdę. Te morfy idą w bardzo złą stronę. Ja nie wiem powoli co tutaj się dzieje, tu w sumie nic nie widziałem. Możemy sobie ewentualnie go troszkę wywalić w kosmos albo zniknąć, ale wiem, że jest tutaj obok nas, właśnie, jeden morf tylko tutaj był przez całą grę i został dodany drugi. On był wtedy bardzo mroczny, a ten to jest po prostu zabójca hokeja. I powiem wam, że idziemy cały czas dobrym szlakiem, bo idę sobie tak powoli do przodu i co chwilę mamy nowe morfy do zdobycia. Ja naprawdę wiem, gdzie są wszystkie, bo specjalnie dla was szukałem. Teraz mamy tutaj z klocków Lego policjanta. I jeszcze poza tym, że znajdę wszystkie morfy, to spróbuję moim helikopterem dolecieć do nieba, które jest gdzieś tam. Nie wiem, czy to widzicie. Więc powinno być to dosyć ciekawe. A tutaj mam już kolejnego morfika do zdobycia. Tutaj nie wiem w sumie, kim ty teraz jesteś. Jakiś zombiak chyba, żołnierzyk, ale dobra. Jeszcze jesteśmy oczywiście w Toilet Corporation i Camera Corporation, bo morfy w tych miejscach są po prostu zawsze. Mogę sobie to w ogóle jakoś otworzyć. Jeden jest w środku, a jeden jest na dachu. Dlatego patrzcie teraz, co my zrobimy. I ten kibel jest dosyć duży, z tego co mi się wydaje. Dobra, idź mi stąd, wywalimy sobie ciebie. Weź, idź, idź, idź. Dobra, wyrzućmy go sobie. Ej, no, ja chyba na tak w ogóle wyrzuciłem. Mam nadzieję, że nie będzie mi przeszkadzać, jak tam zaraz pójdziemy. To jest inżynier jakiś. Fajnie, że udało mi się zdobyć inżyniera. Na placu zabaw, no, halo, czemu się zawsze to w złą stronę otwiera? Tam nic nie ma. Więc wejdziemy sobie teraz od razu na dach. I na dachu znajdziemy go sobie w tym miejscu. Gdzie jest ta toaleta teraz? Ej, może on się zbagował gdzieś w środku tego dachu. Dobra, nieważne. Ważne, że go po prostu nie ma. Ej, co tu teraz jest? Elektryczny coś tam. I on wygląda w taki sposób. Jest to kolejna postać z klocków Lego, bo ma na głowie właśnie takie kółeczko od klocków. No ale dobra, nie zatrzymujemy się, tylko szukamy dalej. Wchodzimy sobie teraz do środka Camera Corporation i też wiem, że jest tu morfik. Nie wiem, czy on jest gdzieś pod nami. Pod nami jeden już był. Tutaj sobie siedzi po prostu na krzesełku tak niewinnie. Dobra, ten sobie coś tu szpera cały czas. Nie wiem w sumie, co to jest. Jakbym go kupił, to nie wiem, co mógłbym nim robić, ale to jest chyba robocik zwykły. Więc weźmy sobie naszą toaletę. Mamy kolejny ludzik z klocków Lego. Ej, tu wszystkie ludziki ostatnio są z klocków Lego. Ja nigdy w Skibidi Toilet morfach ani w ogóle nie widziałem tam nigdy postaci z klocków Lego. Nie wiem, czy wy to kiedyś widzieliście w tych wszystkich odcinkach. Ja tego nie widziałem, więc troszkę mi się to nie podoba, że tych ludzików jest aż tak dużo, ale zaraz znajdziemy coś znacznie ciekawego. Bo dosłownie w tym miejscu, w którym teraz stoję, możemy znaleźć dwa morfy, no praktycznie obok siebie. Jeden jest w toalecie, dokładnie w tym. Zapomniałem, że to się spada na dół. Chciałem powiedzieć w tym miejscu. Teraz otworzymy sobie to bardzo powolutku, odbierzemy go sobie. Co to jest teraz? Ej, jakiś nubek w ogóle nam z toalety wyskoczył. Jest to bardzo dziwne, bo tym razem nie był to Simon. No ale dobra, odbierzmy sobie jeszcze jeden kibelek. Tutaj ogólnie w sklepie toalet jest coś takiego. To jest toaleta przebrana za kameramena. I ten morf mi się już naprawdę bardzo podoba, bo jest śmieszny i ciekawy. No słuchajcie, mamy toaletę, która przebrała się za kameramena i myśli, że w ogóle nikt nie będzie wiedział, że to jest toilet. Czyli po prostu zwykły kibel. I wiecie co? Zostały nam do zdobycia chyba jeszcze 3 morfy albo 2, sam nawet nie wiem, ale w tym momencie biorę nasz helikopter i jestem bardzo ciekawy, czy jestem w stanie dolecieć właśnie do nieba tym helikopterem, a jest to dosyć daleko, więc zostawcie proszę za to łapkę w górę, a ja w tym momencie muszę tam dolecieć. Rozglądałem się jeszcze trochę naokoło mapy, czy przypadkiem nie znajdę czegoś nowego, ale
ale już jesteśmy na miejscu. Jo, spadnę sobie, żartowałem. Helikopter sobie bierzemy, dobra, mogę sobie tutaj teraz wylądować. I serio, helikopter to jest najlepsza rzecz, jaką można kupić w tej gierce. Ja go bardzo polecam, on mi we wszystkim pomaga praktycznie. Mam jeszcze ciebie, tnupku, mogę ciebie stąd wyrzucić? Mogę? Nie, już chyba to sprawdzałem w ogóle, nawet nie wiem. On w ogóle nam nic nie może zrobić, bo on jest dobry. To jest dobra toaleta, która nie chce nas skrzywić. Ale mamy tutaj kameramena kolejnego. I ten wygląda całkiem ciekawe. Nie wiem w sumie, za co jest przebrany. W tym miejscu ma chyba po prostu jakiś laser. Ale i tak jest to znacznie ciekawsze niż jakieś ludziki z Lego, więc teraz musimy sobie wrócić do normalnego świata. Z tego co sprawdziłem, to została nam do zdobycia jeszcze jedna postać. Ale teraz dla tych, którzy oglądają serio filmy faktycznie do końca, pokażę wam coś niesamowitego. Nie wiem jakim cudem, ja tego wcześniej nie zauważyłem, ale mamy tutaj Ultimate TV Mana i muszę go w tym momencie kupić, bo jest to postać, którą po prostu uwielbiam. Kosztuje ona tylko 200 Robuxów, więc robimy to oczywiście od razu. Odbieramy to, tak, mam odblokowaną tą postać. Daj mi to, proszę, no mogę to odebrać. A dobra, w tym miejscu możemy się w nią zmienić. Jestem ciekawy, jak on jest w tym momencie wielki, więc uwaga, sprawdzamy sobie to. Wow, dobra, nie jest w sumie aż tak duży, jak myślałem. Miałem nadzieję, że będzie troszkę większy. Tylko najgorsze jest to, że my nic chyba nie możemy nim robić. Ma tylko jumpscare swój, że uderza. On wygląda trochę jak Slenderman i uderza właśnie tymi takimi swoimi mackami, na których są monitorki na końcu. Ale szkoda, że nic faktycznie nie możemy nim robić, tylko sobie kliknąć właśnie taki jumpscare. To jednak ta mała postać, ten mały TV Man jest znacznie lepszy od niego. Bynajmniej w tej grze oczywiście. Odebrałem sobie jeszcze helikopter, bo będę musiał coś sprawdzić i wypadła mi z głowy jedna postać, ta, o której przed chwilą wam mówiłem, że ona jest tutaj. Rozumiecie to, że my ominęliśmy ją na samym początku odcinka. Byłem tutaj, byłem tam, nie wiem w ogóle, pewnie było to w ogóle widać. Jeśli było to widać na odcinku, to napiszcie mi w komentarzu. Ja w sumie to sobie też sprawdzę z ciekawości. Nie wiem, jakim cudem ja to ominąłem, ale mamy... Co to teraz jest? Ej, to było w pralce. Nie, no czegoś takiego to się nie spodziewałem. Mamy tutaj Skibidi Bobat, wiecie, tego ludzika po prostu w pralce zamiast toalety. Nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego wyjdzie w ogóle, ale wygląda to dosyć ciekawie. Podoba mi się to w sumie. W tym momencie, skoro udało nam się zdobyć już wszystko do wymorfy i jeszcze w dodatku kupiłem sobie TV Man jakiś Ultimate, który wygląda niesamowicie, tylko niestety nic nie robi, tak jak ten, a ten jest dużo lepszy, to trzeba sobie sprawdzić pod mapą, czy zostało dodane coś nowego. Robimy to zawsze na każdym odcinku i powiem wam tak, ogólnie mamy tutaj ściankę, możemy sobie ją kliknąć. Nie mam pojęcia, do czego ta ścianka jest tutaj potrzebna, bo nic ona kompletnie nie robi. Mamy również tutaj tą małą kamerę z kibelkiem, nie wiem, znaczy ekran z kibelkiem, coś takiego. No i oczywiście te lasery, ale to jest po prostu zbugowane. Jeśli wejdziemy sobie na to, kiedyś dało się to kliknąć, żeby była toaleta w kosmosie i wiem już, kiedy będzie ten update. Jeśli pod tą grą ogólnie będzie 15 tysięcy apek w górę, to wtedy wejdzie update z toaletami w kosmosie, czyli będzie po prostu taki teleport, jaki jest do nieba, gdzie mamy to niebo, gdzieś właśnie tam na samym końcu. No i po prostu zostanie dodana właśnie taka kraina, tylko mam nadzieję, że troszkę większa, bo to jest strasznie małe. W tym mieście to już zwiedziliśmy ogólnie wszystko i też tam w sumie nic nowego nie ma, więc fajnie jakby wreszcie zostało dodane coś takiego mega ogromnego, jakiś wielki księżyc, nie wiem, jakaś stacja kosmiczna, no cokolwiek. To było naprawdę super. Dlatego to by było już w sumie na tyle. Jeśli film ci się podobał, to pamiętaj, żeby stawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to jest bardzo, bardzo ważne i wtedy znajdę dla was również wszystkie nowe morfy, jakie tylko zostaną dodane w kolejnych update'ach, a póki co, to żegnam się z wami, spadam na dół i do następnego odcinka!